spójrz! To jest zaproszenie na przyjęcie! Otwórzmy je! Otwórzmy je! Wiecie, kto jest zaproszony na wielkie przyjęcie w parku? Kto? Wy! Kiedy? Teraz! Jej! Przychodźcie z bliska albo z daleka! Leśny z rytmem na zabawie na was czeka! Leśny z rytmem? Co to? To taki nowy taniec, który teraz tańczą wszyscy w lesie! One, two, three, z rytmem! Jasne! Patrz na to! One, two, three! Jejku, to jest trudniejsze niż wygląda. Wszystko ci pokażę, krok po kroku. Ale przyjęcie już się zaczęło. You don't have to worry. Nauczysz się kroków po drodze. Serio? Zobaczysz, że zanim tam dojdziemy, będziesz tańczył najlepiej w okolicy. No to na co jeszcze czekamy? No już nie jest aż tak źle. Poćwiczyć musisz to, nauczysz się. Upadłeś, nic nie szkodzi, bo już ci wychodzi. Po prostu krok, krok po kroku rób. Spokojnie opanujesz każdy ruch. Powolutku, tak to jest mój zuch. Już jesteś blisko, uda ci się wszystko. Po prostu krok, krok po kroku rób. Zrób krok, mały krok. Po kroku rób krok, mały krok. Po prostu krok, krok po kroku rób. Doro, jesteśmy nad rytmiczną rzeką, a tam jest park przyjęć. Kapoki, żeby było bezpiecznie. Został mi już tylko jeden ruch, Doro. Obym się go nauczył przed przyjęciem. Nauczysz się go. Chcesz posterować? No pewnie. Oj, wściekle głodne ryby. Pomóżcie mi sterować. Połóżcie ręce na kole i kręćcie. Kręćcie, kręćcie, kręćcie. Trzeba teraz ominąć te kamienie. To nie są kamienie. To krokodyle. Nie dzisiaj, crocodiles. Kręćcie kołem. Kręćcie, kręćcie, kręćcie. No zaraz. Teraz i krokodyle, i głodne ryby. Kręćcie, kręćcie, kręćcie. Świetnie sterujecie! Juhu! Sterowałem raz w lewo, raz w prawo. Zium, zium, zium! No, Budku! To jest właśnie trzeci ruch! Serio? No tak! Ale fajnie! W samą porę, Budku! Chodźmy na to przyjęcie! Budku, jesteście w samą porę. Wszyscy już tańczą leśnego z rytmem. Wow! Łapię chmurę! Robię dech! Kręcę kołem! Z rytmem! Czujemy rytm, nie siedzi nikt. Come on, come on! Let's start the party! Tańczmy! O tak, z rytmem! Żywo! O tak, z rytmem! Porusza nas i nawet nie wie, że to umiesz, a już tańczy czas. One, two, three, z rytmem! Wielkie dzięki, że nauczyłaś mnie tego tańca. You're welcome, Butek. Doro, i co ty na to? Myślę, że tort jest gotowy. Zjedzmy go! Czekaj! Nie możemy zacząć, dopóki nie przyjdzie moja babcia. No to nie mogę się doczekać. Alarm mapy! Alarm mapy? Let's listen! Mapa alarmuje, że
przez most koło babci nie da się przejść. Babcia nie dotrze do nas niestety na dzień tortu. O nie, ale ja tak bardzo chcę się zobaczyć z babcią w nasz dzień tortu. Ja tak samo! O, Benku, zobaczysz się ze swoją babcią. Naprawdę? Yes! Jeśli babcia nie może przyjść do tortu, to zaniesiemy tort do babci. Już niedługo. Mój tort nie może się rozmoczyć. Babcia nie lubi rozmoczonych tortów. Ja mogę jeść rozmoczony. So can I! Sprawdźmy, czy w plecaku jest coś, czym można osłonić tort. Say backpack! Plecak, backpack, 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 przydatnych rzeczy skład. Zobaczmy, co mam. Parasol, koło dmuchane, gumową kaczkę. Czym Dora może osłonić tort Benka przed deszczem? Właśnie tym! Perfect! Thank you, backpack. Możesz na mnie liczyć. Mniam, miam, 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 miam. It's delicious! Po drodze góry, jeziora też. Tort niesiemy do babci, by razem go zjeść. O tak! This cake's for grandmother. It is a special cake. Patrzcie! Przestało padać! Przeszkodzi. O-o! Nasz tort! O nie! Skąd się wzięły te wszystkie żołądze? Tutuś! Doro, musimy zdjąć stamtąd tort! Już się robi! O-o! Przez tego ptaka zaraz się złami gałąź! Sio, ptaku, sio! Sio, ptaku, sio! Hej! Nie przedrzeźniaj mnie! Hej! Nie przedrzeźniaj mnie! Ptak przedrzeźniacz naśladuje wszystko, co robię! Tak przedrzeźniacz naśladuje wszystko, co robię! Pomóż, Doro! Pomóż, Doro! Mam pomysł! Będziemy machać skrzydłami, a on zrobi to samo i odleci! Poruszajcie skrzydłami! Machu, machu, machu! He's flying! Tak leci! Machajcie! Machu, 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 machu! Udało się! Świetnie machacie! Dzięki za pomoc! Jej! Thank you! Uratowałeś tort dla babci w samą porę! Uścisk! Ostrożnie! A teraz zanieśmy tort do babci. Hello! Benku, dotarłeś! No, tak mi miło! I dzisiaj mamy dzień tortu! A gdybyśmy jeszcze mieli tort! Yes, we have a cake! It looks delicious! Skosztujmy! O, tak! Też weźcie kawałek tortu. Życzę wam smacznego, moi kochani. Powiedzcie, enjoy the cake. Enjoy the cake. No to jedzmy go. Jak? Wyszedł pysznie. Oh, delicious. Dzięki, przyjaciele. Pomóż, Doro. Help us. Co się stało? Nasze instrumenty stracone. O nie! To rabuś je wam zwędził? Nie, o wiele gorzej. Byliśmy spóźnieni na próbę, więc szliśmy skrótem przez muzyczny las. Nagle usłyszeliśmy głośny i straszny dźwięk. Piszczący! Buczący! Tak, to było takie gwizdu, świzdu, bu! Takie gwizdu, świzdu, bu?
Wybiegliśmy z lasu, ale instrumenty tam zostały. Ja chcę swój akordeon. A ja swoje talerze. A ja chcę swoją trąbkę. Straciliśmy je na zawsze. Forever! It's okay. Będzie dobrze. Wiem, że się boicie tego gwizdu świstu bu. Tak, i to jak? Ale wasze instrumenty trzeba odzyskać. Pójdziesz z nami do muzycznego lasu? Tak. No, tylko ty jedna możesz nam pomóc. Thanks a lot, Dora. You're welcome. A teraz chodźmy już po wasze instrumenty. Let's go! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, bu? No gdzie? Gdzie się chowa gwizdu, świstu, bu? Gdzie jest? Kto go idzie szukać? To ja! Ja! I wy! Gdzie się chowa gwizdu, świstu, bu? Gderliwy trolu! Twój most! Co się stało? Już ci mówię, co się stało! Stał się ten hałas! Zrobił gwizdu, potem świstu, potem... Bu! Właśnie! A ja myślałem, że nie mam już o co gderać. Teraz zabieram swój most i przenoszę go gdzieś, gdzie jest cicho. Ale my chcemy przejść przez most! Tak! Chcemy się dostać do muzycznego lasu, żeby się dowiedzieć, co tak hałasuje i to uciszyć. Chcecie to uciszyć? Byłoby trolastycznie! Wiecie co? Przepuszczę was przez most, jeśli rozwiążecie moją zagadkę. Zgoda. Pomożecie nam z zagadką gderliwego trola? Thank you, that's great. Odgadniecie wyśmienicie, mówiąc czego dźwięk słyszycie. Czy to dźwięk mielonego, czy też gitary? Yes, of course. To gitara! Tak jest! No to możecie przejść! Już niedługo odzyskasz twoją trąbkę, kolego. Gratuluję rozwiązania zagadki. To chodźmy się dowiedzieć, co wydaje ten dźwięk. I uciszyć to gwizdu świstu. Wiecie, co dalej? Bu. A, znaczy... No w drogę! To gwizdu świstu bu! Look! To gwizdu świstu bu dobiega z tamtych krzaków! To są piszczałkowce! I chyba wiem, co jest źródłem dźwięków! Jesteś pewna, że to dobry pomysł, Doro? Jest bardzo głośno! Nie patrzę na to! Spokojnie! Nasze gwizdu świstu bu to tylko... Wielki czerwony kurak! Wielki czerwony kurak? To od chrapania kuraka! Okoliczne piszczałkowce robią gwizdu świstu bu! To taka muzyka a chrapella! Jak mogliśmy się wystraszyć chrapiącego kuraka? Patrzcie, co znalazłam! Nasze instrumenty! Brawo, Dora! Moja trąbka! Moje talerze! I mój akordeon! Thank you! O! Dzień dobry! Co wy tu wszyscy robicie? Ruszyliśmy na wyprawę, żeby zobaczyć, co wydaje taki straszny dźwięk. Jaki straszny dźwięk? Nie zgadniecie, co znalazł tutuś. I found it! I found it! The magic accord! Magiczny żołądź! Żołędzius magicus! Jak poprosisz o jakieś pyszności, zmieni się w te pyszności. Wiecie, o co bym poprosiła? O empanadas. Ja o największego banana pod słońcem. Sponcze! Pizza! To z awokado, dwiema krocami cytryny i malutką szczyptą wulkanicznej soli. Taki mam smak. A wy na co macie ochotę? Możecie o to poprosić. O, ale jest tylko jeden. Teraz jest jeden żołądź.
ale jak go zasadzimy, będzie dość żołędzi dla wszystkich. Yes, yes, yes! We're going to plant it! O-o, to chyba rabuś! Rabuś, nie! Za późno, nie? Teraz w życiu go nie znajdziecie! Oh no! My acorn! O, don't worry, tutuś. Musimy znaleźć ten żołądź, żeby go zasadzić i żeby mieć żołędzie dla wszystkich! Look! There's a cave! Jej! Ale tu jest ciemno, Budku. Tutaj jestem, Benku. Mówiłeś do serca kamieni. Ojejdź. Cześć, kamienie. Hops, hops, hops. Jej! To wyjście! Zaczekaj. Te liny to jakaś podstępna pułapka. Jeju! Na pewno można wcisnąć jakiś guzik, żeby te liny się zwinęły. Nie wydaje mi się, żeby był tu po prostu jakiś czarodziejski guzik, który... O! Jednak jest! Ktoś musi tam przejść, nie dotykając tych lin. To musi być ktoś mały i odważny. Someone small and brave. That's me! Jej! Jaki gipki! No, ja bym tak nie umiał. Ale zasuwa! Tutuś! Tak! To the magic acorn! Do magicznego żołędzia! Chyba musimy przejść przez ten zdradliwy labirynt. To będzie trwało i trwało. Jak przejść przez labirynt? Przez labirynt? To proste! Jejku! On przez niego przeszedł! Wspaniale, Benku! To było niesamowite! Świetnie. All together! Wspólnymi siłami go zabierzemy! Zabrał go! O-o! Tutuś nie widzi, gdzie biegnie! A krokodyl chce odzyskać żołądź! Pomóżcie tutusiowi! Będzie musiał przeskoczyć nad krokodylem! Krzyczcie jump! Jump! Jeszcze raz! Jump! Jeszcze! Jump! Brawo, tutuś! I've run away! Thank you! Magic Acorn. Co się dzieje? Powiedzcie Magic Acorn! Magic Acorn! Magic Acorn! Dostać. Empanadę! Pizza! Pączka! Wielkiego banana! Tost z awokado! A co wy chcielibyście dostać?